Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w nowej serii The Shattering. Kochani, przedstawiam wam taki w sumie trailer psychologiczny, gdzie wcielimy się w Johna Evansa, który za wszelką cenę próbuje ułożyć swoją przeszłość i teraźniejszość. I bez zbędnego przedłużania, zacznijmy nową grę. Ja sobie tutaj mniej więcej sprawdziłem sobie mniej więcej jak to chodzi, jak się to nagrywa. Delikatnie dźwięk sobie ustawiłem. Zobaczymy, co pan John Evans będzie próbował nam pokazać w swoich wizjach. Pacjent wydaje się być stabilny i gotowy na kolejną sesję. Spróbuję porozmawiać z nim o ostatnich wydarzeniach. Liczę, że tym razem uda się dokonać postępu. Dr. W. Richards. I również te wszystkie dialogi postaram się wam czytać na bieżąco. Jeżeli będziecie chcieli po prostu mieć dialogi po polsku na ekranie bez mojego komentarza, to jak najbardziej piszcie w komentarzach na YouTubie, żebym wiedział, w jaki sposób ten gameplay prowadzić. Tym razem inna dawka. Wiem, że jesteś zmęczony, John, ale w ten sposób dotrzemy głębiej. Musimy spróbować ponownie. Wiem, że myślisz, że wszystko jest w porządku. Ale powiedz mi, jak możesz nie pamiętać nawet jej imienia? Dobrze, spróbujmy jeszcze raz. Jesteś gotowy? Chciałbym, abyś spojrzał na wahadło i podążał za nimi swoimi oczami. Właśnie tak. Kiedy odliczę w dół, od 3 do 0, wyobraź sobie siebie, tutaj, w tym pokoju. Spróbuj się odprężyć. Pozwól, by poprowadziły cię wspomnienia. Tak. Tak, dobrze. Zacznijmy. 3, 2, 1, 0. Słyszysz mnie, John? Jestem tutaj. Widzę, że trudno ci się dostosować. Zacznijmy powoli. Chcę, żebyś pomyślał o czymś, co mogłoby ci wyraźnie widzieć. Masz moc wpływania na wszystko tutaj, więc chcę, żebyś sam sobie pomógł. Dobra, co my tutaj mamy? Mamy jakieś pigułki, ewentualnie okulary. Myślę, że okulary będą bardziej sensowne, żeby widzieć wyraźniej. Ciekawy wybór, John. Ciekawy wybór. A teraz wyobraź sobie, że wstajesz z tego krzesła. No dobra, tylko w ten sposób. Dobrze. Ale czegoś brakuje. Upewnijmy się, że jesteś dobrze zorientowany. Znajdź źródło mojego głosu i skup się na nim. Rozumiem, że to jest to. Widziałeś to, John? Wyobraziłeś sobie siebie w pokoju bez szczegółów, ale przy odrobinie wysiłku potrafiłeś sobie przypomnieć. Prawda jest w tobie ukryta. W twoim życiu jest coś więcej niż to krzesło lub ten pokój. Musisz sobie przypomnieć. Jakaś szklanka. Zrobiłeś to specjalnie? Czy to tylko twoja wyobraźnia?
Byłem ciekawy, co się stanie. Ja tego nie zrobiłem. Byłem ciekawy, co się stanie. Jesteś z siebie zadowolony? Jak najbardziej. Zabawa to tylko niepotrzebne rozproszenie. Kuleczki sobie chodzą. John, kontynuujmy. Cofnijmy się o krok. Ja tu mam więcej rzeczy. Czy pamiętasz, jak się tu znalazłeś? Czas tutaj jest tylko iluzją. Chwila może wydawać się całym życiem. Życie może wydawać się chwilą. Wentylator? Jest jakaś kroplówka. Hypnotic saline? 3% sodium chloride injection. Wow. Dobra. Co to jest? Trauma record. Tak, byłeś w szpitalu. Ale czy pamiętasz dlaczego? Czekajcie. Scene assessment problem. Jaki mamy problem? Unconscious. Alkohol. Car accident. Car driver. Aha, czyli wypadek samochodowy. Jeżdżenie po pijaku. Unconscious. Nie pamiętam, co to znaczy, ale coś kojarzę to słowo. Moderate. Instability alert, response to verbal stimulation i pain. Całe ciało nas boli. Poważny uraz głowy. Trauma wieloorganowa. Prawdopodobne wcześniejsze zażywanie antydepresantów. To jest 13 stycznia 2005 rok. Temperatura 37 stopni ciała, rozumiem. Saturacja 90. Ciśnienie 100 na 70, 80 na 50. To widzę, że dwa razy jakby mierzone. Mamy 35 lat. John Evans. Rozumiem. Wszystko nas boli, okej. Okay. Chcesz to zobaczyć? Nie będziemy ich teraz potrzebować. Radzisz sobie dobrze. Zitalopram, Max. Tylko na receptę. Wózek inwalidzki. Nie wszystko jest takie, jak się wydaje. Nie bój się przyjrzeć bliżej. Spróbuj sobie przypomnieć. 13 stycznia 2005 rok. Piątek. Jak oszczędzać pieniądze w dzisiejszym ekonomii? John, gazeta. Spójrz uważnie. Czas na zmiany. Kogo oskarżać? No dobra, wszystko pięknie ładnie. O, car accident. Czy już pamiętasz? Czy widzisz wypadek? No widzę, tylko nie widzę, co jest napisane. Nie widzę, co jest napisane. Czyli mieliśmy wypadek samochodowy. John? John! Wypadek. Zawsze wypadek.
John, słyszysz mnie? Weź głęboki oddech. Musimy spróbować czegoś innego. Mój umysł wszedł w konflikt ze wspomnieniami. Spróbujmy mniejszymi krokami. Pomyśl o czymś. Co robiłeś przed wypadkiem? Co robiłeś tego dnia? Co widziałeś? Co słyszałeś? Każde spojrzenie pomoże przywołać wspomnienia, skojarzenia. Znajdź skojarzenie, które pozwoli ci wrócić. Walizka hotelowa. Możemy włączyć lampę. To nadal wygląda jak pokój hotelowy. Dobrze, John. Azur Hotel. Lista gości, czy księga gości. Zegarek. Nadal walizki. To co, zwykłe walizki? A, to jest wyłączone, okej. Okay. Dobra, księga gości. Przewróć stronę. Pokój 611. Karta magnetyczna. Które drzwi otwiera? 611. Instrukcja otwierania kartą. Coś walnęło. Kontynuuj. Dzwonek? Co to oznacza? Oznacza hotel. Walizka. Susanna. Tak jest. Wspomnienia otworzą nowe drzwi. Poddaj się wspomnieniu. Nie bój się iść głębiej beze mnie. A teraz wróć tam i opowiedz mi swoją historię. Da się to wyłączyć? Nie. Rozumiem, że nic tu już nie mamy. Coś tu gra. Drzwi są zamknięte. Te również. Ale ja bym jeszcze poszedł dalej. Co to jest? Wow. Zamknięte. I wracamy do pokoju 611. Poruszanie się po ostatnich wspomnieniach okazuje się trudniejsze niż sądziłem. Pacjent zareagował na bodziec sprzed wypadku. Strzęp pamięci, nad którymi udało się zapanować, doprowadziły go do bram hotelu. Doktor W. Richards. No ciekawie się zaczyna, ciekawie. Co może oznaczać ten wypadek? A tym bardziej, co oznacza nasz pobyt w hotelu? Azur Hotel. 4 gwiazdki. Drzwi są zamknięte. Wow, jaka fizyka. Mogę wyjść? Nadal drzwi są zamknięte. Witamy. Idealne miejsce, by znaleźć inspirację do pisania. Czyli
Jesteśmy pisarzem. Jesteśmy pisarzem. Winda jest zamknięta. Też się nie da wejść. Recepcja. Stąd ten dzwonek. Zaraz wracam. No, psychodela jest. Tamta winda była zamknięta, ta już nie jest zamknięta. Co, pierwsze piętro? Jesteśmy na pierwszym? Poklikamy sobie trochę. Zamykaj, zamykaj. No. I na pierwsze. Rozumiem, że jesteśmy na pierwszym. To na zero. Lecimy na zero. Zmieniło się tu i to sporo. Historyjka dla dzieci. No dobra, i co dalej? Statek. Jest i korona. Innym razem, bajki nie są dla mnie. O. Czyli co, spotkaliśmy jakieś dziecko? Może powieść kryminalna? Fajka. Zamek. Latarka. Może innym razem. Może romans. Najpierw kwiatek. Fajku wziąć nie możemy. Potem list. Bez szansy. Battle lies? Nie. This would be... Nie mogę tego przeczytać. Szkatułka, nie pierścionek. Be mine, bądź moja. Ja też pisał, już skończył pisać już. Został jeszcze bar, wszystko innego już mamy zrobione. Tej strony. Azur Hotel, przepraszam, przyjmuje gości od 1960 roku i zyskuje coraz większą popularność. Nasza obsługa jest wysoko wykwalifikowana i lojalna, która dba o twój komfort oraz prywatność. Luksusowe oraz przestrzenne pokoje.
wytworne jedzenie dołożone do twojego pokoju. Bez limitu, czy nielimitowany akces, dostęp do Wi-Fi oraz telewizji, spa oraz siłownia. Dostępne 24 godziny na dobę. Zwykły pokój $120. Pokój z serwisem 180. Royal Suite, czyli taki bardzo bogaty pokój z serwisem oraz spa 380. Żyj jak król. Kontaktuj się z nami. Po więcej informacji dzwoń albo udaj się na stronę. Wino? Usiądź. Jeden kieliszek na dobry początek. Dużo lepiej. Właściwie myślę, że wpadłem na pomysł. Dramat. Za tym czymś. Tak, to będzie idealne. Historia warta zapamiętania. Nikt się tego nie spodziewa. Ktoś wypadł z tego balkonu, czy to jest tylko historia, którą sobie teraz uroił w głowie? Podnieśmy telefon. Panie Evans, cieszę się, że mogę pana poinformować, że pokój jest już gotowy. Proszę jeszcze o wpis do księgi gości. Pisz się. Dziękuję i życzę miłego pobytu. Pokój 611. Też czytaliśmy. Nie da się zadzwonić, niestety. Dobra, pokój 611. To gdzie on może być? To jest pytanie za milion punktów. Tam raczej nie. Rozumiem, że winda jest otwarta z jakiegoś powodu. Tak, szóste piętro. No zresztą nawet sam napis 611. I szóste piętro, 11 pokój. Okej, gra nas prowadzi w tamtą stronę. Wow, jakoś FPS spadły? Zamknięte. Też zamknięte. O. No, no, to trzeba było zrobić. Sześćset jeden, 602. Jakiś kawałek zdjęcia. Zblokowane osiągnięcie Shreds of Memory. Niestety nie da się nigdzie zadzwonić. Dobra, 611.
601, 602. Jakaś kobieta pyta o pana, panie Evans. Wydaje się być zmartwiona. Ci ludzie są tacy nieznośni. Mam nadzieję, że uda mi się skupić, kiedy tylko dotrę do pokoju. A. 606, 607. Obiecano mi ciszę i spokój. No to jednak chyba nie dotrzymają słowa. Znów 601. To jest 609. To jest 610 tylko po ciemku. 611 i 612. Zgasiliśmy światło? Było zapalone? Okej, czajniczek. W końcu cisza i spokój. Papieros do uspokojenia i maszyna do pisania to wszystko, czego potrzebuję. No, ładna sypialnia. Jest maszyna. Czekolada Azur Hotel. Zamknięte. Listy, raczej koperty. Ciebie to nie interesuje, że są tu jakieś zdjęcia? Wybierz czterocyfrowy kod. Naciśnij kratkę, ok. 1, 2, 3, 4, kratka. Zero, 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 zero. Rozumiem, że safe jest zamknięty. Usiądź. Do oglądania, okej. Okay. Kapuję. Suzana. Shift lock. Nie rozumiem. Radyjko, okej. Okay. Zapalniczka jest. Jeszcze papierosy. Biblia Święta. Tutaj nie możemy nic otworzyć. Mamy zapalniczkę, ale nie mamy papierosów. Dobra, otworzyliśmy okno. Nadal nie widzę tu fajek. Jest bardzo naprawdę szczegółowa ta gra. Nie ma tu papierosów?
Jaki to był kod? Ej, właśnie. Jaki to był kod? 222? Albo 333. 333. Sprawdźmy. Niestety nie. Ale jaki mamy task w tej chwili? Usiąść? Nie. O. Tu nic nie mamy. Jakiś ekwipunek, coś, nic, 0, 0. Tam coś na końcu jest napisane? Cisza i spokój. O. Trochę nie rozumiem. Dobra, wróćmy na piętro pierwsze. Teraz chyba lecimy na zerówkę. Teraz lecimy chyba na zerówkę. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Shirono i to by był właśnie pierwszy odcinek z The Shattering. Myślę, że gra się dopiero w sumie rozkręci, jak już troszeczkę wejdziemy w linię fabularną tej gry. Tak czy inaczej, trzymajcie się jeszcze raz i do zobaczenia w następnych odcinkach. Hej, hej!